Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie. Na dobry dzień. Dzisiaj w ten czwartkowy poranek zapraszam Was do Ewangelii Marka, do drugiego rozdziału, do dwóch wersetów, 21 i 22. Jest to fragment Bożego Słowa, w którym Pan Jezus chce pokazać, że nowe formy powinny być dla nowych treści. A więc przeczytajmy. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki. Samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków. Inaczej mówiąc, próba nałożenia nowego na stare. Prowadzi do niebezpieczeństwa. Stare bukłaki są kruche i napełnione młodym winem, które pracuje, właśnie powoduje to, że te bukłaki pękają i młode wino jest wylane. Co pan Jezus miał na myśli, przekazując te dwie, te dwie ilustracje? Inaczej mówiąc, pan Jezus chciał nam pokazać, że nie da się dopasować nowego życia z Chrystusem do starego życia, do starych form. Stare formy. Ograniczają działanie Ducha Świętego. Dlatego też Pan Jezus wyraźnie podkreślił, że musimy na nowo się narodzić, musimy być nowymi Bukłakami, które są otwarte na działanie Ducha Świętego, które są gotowe przyjąć działanie Ducha Świętego. Zbawienie w Jezusie Chrystusie to coś nowego, to nowa forma i nowa treść. Pan Jezus nie przyszedł zniszczyć prawa. Ale je wypełnić. A więc zbawienie jest nową treścią, która potrzebuje nowego życia, nowej formy, żeby mogła się rozwijać, żeby mogła być y, otwarta na prowadzenie i działanie Ducha Świętego. Dlatego potrzebujemy w swoim życiu nowego narodzenia, abyśmy mogli y, przyjąć nowe treści, abyśmy mogli być otwarci na to, co Pan Jezus chce nam przekazać i czego oczekuje w naszym codziennym życiu. Radości w Panu do usłyszenia i jeżeli Pan mu pozwoli.